Szanowni Państwo, my jesteśmy komisją, która powinna się zajmować ochroną praw człowieka, praworządnością. I chciałbym przypomnieć, że w ciągu ponad ostatniego miesiąca i w związku z tym, że mamy się zajmować takimi wartościami, w ciągu ostatniego miesiąca odrzuciliście Państwo wnioski o dyskusję na temat wzrostu antysemityzmu w Niemczech, który nawet według Komisji Europejskiej jest nieprawdopodobny. Odrzuciliście wniosek o dyskusję na temat dostarczania lewej broni po embargu dla Rosji przez największe państwa Unii Europejskiej. Odrzuciliście dyskusję na temat fałszowania wyborów w Niemczech, a dowodów na to jest wystarczająco dużo, nawet w niemieckich gazetach. Odrzuciliście dyskusję na temat rozłożenia Nord Stream 2, które ciągle może być używane jako broń do kolejnych wojen Putina, ale za to zajmujecie się tym, co zawsze. Już po raz setny raz na tej komisji zajmujecie się Polską. Zresztą w sposób wyjątkowy, dlatego że ciągle uważacie, że Polska nie może robić dokładnie tego, co robią inne państwa. Ciągle uważacie, dzisiaj Krajowa Rada Sądownictwa, ciągle uważacie, że jest to upolityczniony sposób wyboru sędziów, kiedy wiadomo, że dokładnie taki sam sposób wyboru sędziów, to znaczy za jakimś pośrednictwem parlamentu, jest w co najmniej 10 krajach innych Unii Europejskiej. Ale oczywiście tylko Polska wam przeszkadza. Zresztą robicie to w sposób bardzo specyficzny, mianowicie zorganizowaliście dzisiaj znów sąd kapturowy. Proszę bardzo, cały czas ci sami goście. Cały czas z problemami z prawem, o czym oczywiście wasi widzowie się nie dowiedzą, jakie problemy mają goście, których dzisiaj zaprosiliście. Co więcej, przedstawiacie ludzi jako ekspertów, jednego człowieka tutaj przedstawiacie jako eksperta, a nie mówicie nic o tym, że to jest kandydat EPP w wyborach parlamentarnych. Taki z niego ekspert. I teraz go wasz kolega z listy parlamentarnych i pytacie go, jaką on ma obiektywną opinię. I on oczywiście się z wami zgadza, jak dziwnie, bo startował z wami razem z list. No przecież to jest żałosne. Przecież to jest żałosne. Wy jesteście, tworzycie układ, który chroni sam siebie, żeby tylko po prostu zakryć wasze własne problemy. Co więcej, nie mówicie ani słowa o najważniejszym problemie związanym z sądownictwem w Polsce, mianowicie z tak zwaną doktryną Neumanna. Bo oczywiście nie chcecie, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli. A to jest były szef klubu Platformy Obywatelskiej z EPP, który został przypadkowo nagrany przez swojego kolegę i który powiedział, że będą pilnować, że on wie, że sędziowie będą pilnować, żeby nikomu z ich układu się nic nie stało. I wiele wyroków tak akurat w Polsce przypadkowo i wiele postanowień jest dokładnie w tym duchu. Ale nikogo z was to nie interesuje. I teraz na sam koniec. Słyszycie, mówicie, że ci sędziowie tutaj, którzy występują, czy tam wielu sędziów jest zawieszonych przez Izbę, to są bohaterowie. I że wszystkie decyzje muszą być zmienione. Ciekawe, bo wśród tych rzeczy są na przykład jest oskarżenie o gwałt sędziego na koleżance, o po prostu pospolitą kradzież, o inne pospolite przestępstwa, o jazdę po pijanemu. I wy mówicie, że ci wszyscy ludzie to są bohaterowie. No gratuluję. Gratuluję wam. Gratuluję, że bronicie takich ludzi. To jest zresztą charakterystyczne. I pan, panie Halicki, ja panu coś powiem, bo się pan teraz wydziera. I to jest zresztą charakterystyczne. A teraz niech pan posłucha. Bo teraz ja senior, mówię. Senior, jak ostatnia... ja ten... Ha superado ampliamente el tiempo y los demás en silencio. Ostatnie słowo do pana Halickiego. To jest charakterystyczne. To jest charakterystyczne. Bardzo proszę. Dam panu jeszcze głos, ale bardzo proszę, żeby już kończyć. Ja nikomu nie przerywam. Jedna rzecz po polsku do pana. To jest charakterystyczne, że pan dzisiaj zgłosił do tej dyskusji człowieka z niemieckiego think tanku, który dzisiaj apeluje o to, żeby Polsce zabierać pieniądze. I ale... chcę panu powiedzieć, że to jest dla was... Senior, to są tradycje targowickie charakterystyczne dla was. Dziękuję.